To cześć, nazywam się Krzysiek Gogu z Data Next i dzisiaj prowadzę warsztat z programowania VBA. Nazywam się Magda Wilczyńska i dzisiaj w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania prowadziłam warsztaty programowania w Pythonie. W ramach inicjatywy Code Week EU, czyli Europejskiego Tygodnia Kodowania, przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy warsztaty z programowania i z elektroniki dla najmłodszych. W Polsce koordynatorem Europejskiego Tygodnia Kodowania jest Centrum Cyfrowe. Robimy to w ramach projektu Programy Przyszłość, który wspierany jest przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji również objęło patronatem Europejski Tydzień Kodowania, podobnie jak Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem warsztatu jest nauka programowania od podstaw i pokazanie, że do tego, żeby zacząć programować, nie potrzeba mieć specjalnego programowania komputera, wystarczy sam Excel. Warsztat odbywa się co tydzień, ale dzisiaj mieliśmy ze względu na COVID edycję specjalną. Dzisiaj uczyliśmy się, dzisiaj właściwie pokazywałam, jak można zaprogramować robota, jak można zaprogramować odkurzacz. Jakby komuś się znudziło normalne odkurzanie, to może przyjść do nas i nauczyć się, jak sobie z tym poradzić przy pomocy innymi środkami niż tradycyjne. Prowadzimy warsztaty dla uczniów, którzy jeszcze nie korzystają z zajęć z kodowania, ale żeby też ich zaciekawić, zainteresować tą dziedziną. Uważamy, że jak najbardziej umiejętność kodowania wpływa na rozwój psychospołeczny i też intelektualny uczniów. Tak? Wpływa bardzo na ich rozwój logicznego myślenia, też myślenia przyczynowo-skutkowego. Wszystkie te umiejętności są bardzo ważne, myślę, w nabywaniu umiejętności w ogóle szkoły. W Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania mocno wierzymy, że otwartość jest kluczowa w edukacji. Edukacja to jest zadanie polegające na przekazywaniu sobie wiedzy. Trudno tę wiedzę sobie przekazywać, jeżeli musimy zwracać uwagę na jakieś sztuczne ograniczenia. Wierzymy, że wolne oprogramowanie, czyli programy takie jak Mozilla Firefox, LibreOffice, są bardzo dobrym pomysłem po prostu dlatego, że i uczniowie, i nauczyciele mogą się swobodnie nimi dzielić, mogą swobodnie wymieniać się nie tylko wiedzą, ale i narzędziami pozwalającymi, pomagającymi tę wiedzę utrwalić i przekazywać. Wydarzenia z Europejskiego Tygodnia Kodowania cały czas są dodawane na stronie. Wiele z nich odbywa się również po tym tygodniu, dlatego że nie chodzi o to, żeby uczyć się programowania przez tydzień, ale po to, żeby rzeczywiście rozpowszechnić możliwości i takie okazje do tego, żeby uczyć się programować. Tych wydarzeń jest w całej Europie niemal 3000, a w Polsce ponad 220 i wydaje się, że będzie ich jeszcze więcej.